Oglądają Państwo Panoramę. Magda Skorupka-Kaczmarek, dzień dobry. Spójrzmy, co wydarzyło się w regionie. Wieloletnia tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pielgrzymi wypłynęli na zatokę. W celu ożywienia, odnowienia swojego miejsca zamieszkania. Powstała Rada Rewitalizacji Nowego Portu. Słupsk to jest dobre miejsce do inwestowania. W Słupsku Dni Gospodarki. Rybacy z Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu wypłynęli pięknie udekorowanymi łodziami i kutrami na wody Zatoki Gdańskiej. Po wspólnej modlitwie na środku zatoki zawinęli do Pucka, gdzie jak co roku odprawiona została uroczysta msza święta w intencji rybaków i ich rodzin. Na odpust do Pucka rybacy z półwyspu przypływają już od 28 lat. Aleksandra Jączek. Takiej pielgrzymki rybackiej chyba nie ma na całym świecie. Jest to jedyna wyjątkowa tutaj tylko u nas na Zatoce. Bo to właśnie środek Zatoki był miejscem, w którym spotkali się rybacy ze wszystkich miejscowości położonych na Mierzei Helskiej. Wypłynęli ze swoich portów nie na połowy, ale żeby pomodlić się za zmarłych kolegów i podziękować za cały rok, za cały dobytek, jaki zdobyli dzięki pracy na morzu. To niezwykła pielgrzymka i to niezwykła podróż, której doznał sam Jezus Chrystus i jego apostołowie. Taki rodzaj świętowania stał się już tradycją. W 80. roku, po 3 czy 2 latach organizacji regat w Chałupach, doszliśmy do wniosku, że w tych regatach jest za dużo takiej konkurencji, przepychania. I pomyślałem sobie, że religijna rzecz by była o wiele spokojniejsza, przynajmniej by człowiek pływał dla Boga, a nie dla nagród. Leszek Kucira tradycję pływania dla Boga chce przekazać swoim dzieciom. W pielgrzymce po wodach Zatoki z Kuźnicy do Pucka bierze udział cała jego rodzina. Jest to wieloletnia tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. W tej chwili już nasze dzieci pływają, uczestniczą w pielgrzymce. Moja córka już jest trzeci rok. I myślę chyba, że też będzie już dalej, jak będzie dalej odpowiedzialna, zacznie sama już decyzję podejmować. Myślę, że sama będzie uczestniczyć już w pielgrzymkach. Kiedyś tylko rybacy, dziś każdy Piotra i Pawła może świętować na morzu. Nawet przypadkowy turysta. Przyjechaliśmy do Matęglawa na 5 dni. I okazja była jeszcze tutaj, żeby brać udział w pielgrzymce rybaków. Nigdy się nie modliłem za polskich rybaków. A wielki wstyd, a oni mają też interesy narodowe są. Dlaczego nie mają prawa mieć dobrych poborów? Trzeba się modlić. Pływam już 4. raz i nie wyobrażam sobie, żeby nie korzystać z tej pięknej okazji. Nieźle było. Gdyby było szybciej, to by było lepiej. Rybacy po nabożeństwie odprawionym na środku Zatoki Gdańskiej popłynęli do Fary Puckiej, by tam wziąć udział we mszy świętej koncelebrowanej przez arcybiskupa gdańskiego Sławoja Leszka Głudzia.